Dzień dobry. Dzisiaj czytelnicze podsumowanie maja i czerwca. Pogadam sobie o wszystkich książkach, które czytałem przez te dwa miesiące. Także bezbędnego przedłużania do dzieła. Zacznijmy sobie od tego, od czego myślę, jakaś tam część z Was chciałaby, żebym zaczął. Czyli od no powiedzmy, że drugiej części tego specjalu: specjalu na 10 tysięcy subskrypcji. Jak być może pamiętacie, komentarz, który wygrał, to był komentarz użytkownika Asomi mówiący, że bo dałem wam wybór dla kontekstu. Komentarz z największą ilością polubień pod postem na karcie społeczność. Z propozycją filmu to był komentarz, który miałem zrealizować. I pierwszy komentarz, ten który wygrał, to był komentarz mówiący, że mam przeczytać rodzinę monet. Całą serię. E, poprzestałem na jednym tomie i powiedziałem, że okej, okay, jako że nie skończyłem całej serii, to e, możesz mi wybrać jeszcze jedną książkę. I tą książką okazała się być książka e, Haunting Adeline. Ehm, I początkowo planowałem nagrać do ten osobny film, ale wydaje mi się, że nie ma sensu specjalnego. Ehm, bo jeżeli próbowałbym się w tę książkę jakoś bardzo zagłębić, to myślę, że nie byłoby to nic specjalnego. A i jeżeli zrobiłbym to, co planuję zrobić teraz, to nie byłoby to chyba wystarczająco długie i treściwe, żeby usprawiedliwić osobny film. Bardziej chciałbym pogadać o zjawisku, a nie o samej treści tej książki, bo to wydaje mi się dużo ciekawsze. I ja, ja rozumiem, czemu ta książka została wybrana. I też rozumiem pewnego rodzaju kontrowersje, które się pojawiły na, na Goodreads głównie. Kiedy zobaczyliście, że tę książkę czytam no bo jakby wszyscy zdajemy sobie sprawę, czemu ta książka została wybrana. Nie dlatego, żebym ocenił faktycznie jakąś tam merytoryczną wartość czy cokolwiek w tym stylu, tylko dla jaj. Żeby było śmiesznie. Co ja rozumiem w sumie. Nie, nie że mam to za zło. Jakby ja bym zrobił to samo, szczerze mówiąc. Prawdopodobnie. W sensie, podobnym tokiem myślenia bym się kierował, gdyby to mój komentarz wygrał. Zrozumiała rzecz. Um, sens jest taki, że Wydaje mi się, że normalna recenzja nie ma sensu, bo nie mamy do czynienia z normalną książką. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest ta książka, e, Haunting Adeline to jest, e, to jest erotyk. To jest coś, co w ogóle chyba się zalicza do czegoś takiego, co mm, określa się jako dark romance. E, I jest to chyba jeden z mocniejszych, takich bardziej nieprzyjemnych, bardziej dla, najbardziej dla dorosłych erotyków na rynku. E, na pewno polski, nie wiem, czy światowym. Być może też. Um, to jest eroty w, w którym główna bohaterka jest prześladowana, stalkowana przez jakiegoś yy, dziwnego mężczyznę ona mieszka w jakimś tam domu w lesie starym, w zasadzie rozpadającym się e, no i generalnie facet tam przychodzi pod jej dom obserwuje ją, wysyła jakieś niepokojące smsy, w sensie robi wszystko co pewnie każdy normalny, zdrowomyślący człowiek określiłby jako creepy e, no a nasza bohaterka Hmm, zaczyna w sobie wytwarzać no, niezdrowe uczucie względem tego yy, pana. Nie pamiętam, jak on miał na imię. Na Z, jakoś. Nie jest to istotne. Yy, dla kontekstu nie przeczytałem tej książki całej. Przeczytałem trochę ponad 300 stron, czyli myślę, że koniec końców jakieś 60%. A resztę tak przekartkowałem, yy, pomijając, pomijając yy, sceny erotyczne, których jest dużo, co pewnie dość oczywiste. Żeby mieć jakieś tam pojęcie o co tam będzie dalej chodziło. E, no i tym sposobem tę książkę skończyłem w przeciągu tam prawa, półtora dnia, dlatego że moja koleżanka, moja dobra kumpela, pozdrawiam Cię Natalia, jest właścicielką tej książki. Konkretnie wydania specjalnego. Zacząłbym w ogóle od tego, co nie wiem, czy jest prawdą, bo nie miałem tej pierwotnej wersji tej książki w rękach, e, ale słyszałem to chyba z dwóch albo nawet trzech źródeł różnych, więc być może prawdą to jest. I jeżeli tak, no to, to znowu obrzydliwa praktyka. E, znaczy, słyszałem, że, bo jak zapewne wiecie, to ta książkę w Polsce wydało wydawnictwo niezwykłe. E, I słyszałem, że patronem tej książki, czy patronką, e, chyba, tej książki na polskim rynku jest osoba nieletnia. To jest absurdem. E, I praktyką godną pożałowania. E, nie wiem, czy to jest prawda, więc nie chciałbym jakichś takich osądów wydawać, bo nie sprawdziłem tego. Tylko o tym słyszałem tam od dwóch albo trzech osób. Natomiast jeżeli tak, to wydawnictwo niezwykłe, splunąć w waszą stronę, to za mało. Obrzydlistwo, naprawdę. Byście się wstydzili. A jeżeli nie, to wszystko w porządku. Nie macie się czego wstydzić. I teraz. Było, myślę, dość jasne, że ta książka mi się nie spodoba. Jakby nie jestem targetem. Nie czytam erotyków, a na pewno nie takich. W jakimś tam stopniu interesująco się na to patrzy, mając świadomość tego, że jakieś tam, nie wiem, 8-10 lat temu. 50 twarzy greja to była książka, która wywo wywoływała jakieś tam ogromne kontrowersje i szok. A myślę, że przy tej książce 50 twarzy greja to jest po prostu jak ilustrowana książka o Kubusiu Puchatku. Eee. Zapewne jest to książka, którą y, masa osób określiłaby jako chora. I szczerze mówiąc, ja spodziewałem się, że będę miał takie odczucia trochę jak przy oglądaniu um, Irreversible. To jest... Y bardzo specyficzny film, którego nie polecam, bo naprawdę to jest punkt, który może zrobić psychę, jeżeli nie jesteście gotowi. I ja spodziewałem się czegoś podobnego, natomiast przez większość czasu ta książka była dla mnie śmieszna trochę, nie ukrywam. Była to książka nudna, przeplatana z, byciem śmieszną. I generalnie trochę się postawię w roli adwokata diabła, być może. Znaczy, myślę, że w ogóle to, co powiem teraz, od tego momentu, może mieć taki, powiedziałbym, pasywno-agresywny wydźwięk, bo oczywiście uważam, że ta książka jest no słaba, raczej no większym zdumieniem niż czymkolwiek innym napawa mnie to, że, napawa mnie ta perspektywa, że komukolwiek to się może podobać i na przykład ktoś czyta ertyki dlatego, że daje mu to, no wiecie, pewnego rodzaju stymulację na poziomie seksualnym i w jakimś tam stopniu byłbym, pewnie tak jest, no ale jestem jednak trochę szokowany że taka historia i taka relacja komuś może dawać stymulację. Ja rozumiem, że są fetysze, i tak dalej, ale... Nie jestem psychologiem, wiecie, żeby oceniać, to jest zdrowe, a, a co nie, ale jest to trochę niepokojące. Natomiast, przede wszystkim, chciałbym zacząć od tego, i to myślę, że będzie clue tego, co będę mówił, clue tej mojej wypowiedzi. To znaczy, nie mam z tym specjalnego problemu, że coś takiego istnieje. Pewnie wolałbym, żeby ludzie tego nie czytali, jakbym dostał wybór, czy mogę sprawić, żeby ludzie czytali inne książki, czy takie. Natomiast, trzeba sobie powiedzieć jasno i szczerze, że to nie jest przypadek, kiedy. Ktokolwiek próbuje kogokolwiek oszukać. To znaczy to, czego się spodziewacie, to, czego oczekujecie, to, co jest wiadome o tej książce, to dostajecie. Tutaj nikt nie próbuje tego sprzedać jako książki dla, no wiecie, nastolatków. Książki, którą trzynastolatkowie mogliby czytać. Nie próbuje dorobić do tego jakiejś cukierkowej okładki z księżniczką i diamentami, jak w rodzinie monet. I opiechać to najmłodszym. To jest książka, która... Może jakby nie ma bardzo widocznego, ale ma na okładce ograniczenie wiekowe. Z tyłu książki jest, jest znaczek plus 18. I rozpoczyna się to po prostu jebutnym dwustronicowym trigger warningiem. To znaczy, jest wprost napisane czegoś, tutaj możecie spodziewać. To jest fragment, który sama autorka napisała, mówiąc o tym, że ona zdaje sobie sprawę, że to dla niektórych może być trudna książka. Nawet pozwolę sobie na cytat, bo uważam, że e, jest to obrazowe, po pierwsze, w kontekście tego, e, z czym mam do czynienia, na poziomie treści i na poziomie języka. Zdanie, które mam na myśli, to jest: a jeśli mam być szczera, tematyka, którą zdecydowałem się poruszyć, jest mocno spierdolona. I e, ja raczej nie czułbym się specjalnie, no wiecie, nie jest dla specjalnie przyjemne, czy jakieś tam stymulujące ocenianie czyichś fetyszy seksualnych czy czyichś traum. E, natomiast to jest przypadek, w którym autorka sama te swoje fetysze no nie wiem, przelała na papier i dała innym ludziom, żeby to oceniali. Um, no, no nie podoba mi się ta książka. Jest napisana, uważam, słabo. Mm, mamy tutaj dwie perspektywy. E, jeżeli rozdział nazywa się manipulatorka, to mamy tutaj naszą główną bohaterkę. Jeżeli nazywa się cień, no to mamy tego stalkera. E, perspektywy cienia jest jednak mniej. Yy, dialogi są tak nienaturalne. Brzmią po prostu jakby Michael Bay yy, reżyserował jakiś erotyk i chciał pisać yy, pff, dialogi o seksie. Tak to brzmi. K okropne. Yy, facet, który stalkuje główną bohaterkę jest generalnie mordercą. Jedna z pierwszych scen to jest yy, scena, w której jest opisana, czy nie jest jakaś bardzo drobiazgowo opisana, ale jest jednak powiedziane, że wbija... Yy, Jakiemuś drugiemu facetowi nóż w okaż po rękojeść. Więc tego typu treści to się może spodziewać. Jest treść, jest tematyka handlu ludźmi, handlu ludzkim towarem. E, są morderstwa, jest wykorzystywanie seksualne. E, przekleństwa są w zasadzie w każdym dialogu. Jest też sporo obrzydliwych scen, takich, wiecie, krwawych, albo związanych z takimi rzeczami, które generalnie są odrzucające, typu, nie wiem, coś jest gnijące, albo jest jakieś robactwo. No dziwna książka to jest, w sensie. No, Głupia strasznie i yy, nasza bohaterka nie ma ani krzty instynktu samozachowawczego, co znaczy ona, ona, ona jest kompletnie odklejona, jakby to jest jasne. Więc oczywiście, że uważam tę książkę za słabą, być może nawet szkodliwą, tylko tak jak mówię, mam z tą książką mniejszy problem niż z rodziną Monet, bo tutaj nikt nikogo nie próbuje oszukać, nikt niczego nie próbuje ukryć. Ehm, fabuła jest tragiczna i naiwna na wielu poziomach, tylko że wydaje mi się, że tego typu książek nie czyta się dla fabuły. Nawet dla wiadomo czego. E... Jest to książka nudna, co jest szokujące. Jak nie ma ten seksu, to jest nudna generalnie. E... I na szczególnie, jeżeli chodzi o ten wątek mafijny, to jest chyba w ogóle całym podgatunkiem. Tak mi się wydaje, jakiś taki erotyk mafijny, co coś popularnego. Natomiast jak są sceny seksu, to są okropne. <grym> znaczy, z... znaczy, nie wiem w sumie, jak, jak ocenić to, jak, jak są napisane. W sensie, no ja nie lubię nic, niczemu specjalnie mocno. E... No, 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 możecie się chyba spodziewać. Że to jest poziom wyżej niż, nie wiem, w Fromantaz, albo nawet dwa albo trzy poziomy wyżej, jeżeli chodzi o bezpośredniość, jakąś taką ostrość tego, co tutaj się dzieje. No nie dla mnie, nie polecam. <noise> Było to czasami śmieszne, więc tak nie męczyła mnie ta książka, bo była zabawna. To nie jest nic, co mnie jakoś tak totalnie, wiecie, no, tak totalnie wstrząsnęło. Ale to może kwestia mojego odklejenia. Um, no, także to chyba tyle, co miałem do powiedzenia o tej książce. Raczej niesmaczny tytuł. I raczej go nie polecam. Szczególnie dzieciom. Kontynuując. W ogóle nie wiem, czy nie brzmi trochę tak, jakbym chciał nagrać ten film na szybko. To nie tak. Po prostu grałem ostatnio w Doom Eternal. Jezus Maria, jak ta gra pompuje adrenalinę. Coś pięknego. Wracając. Może teraz przejdźmy sobie do bardzo dziwnej książki. Czego się spodziewałem i nawet oczekiwałem. Kiedy się zabierałem za tę książkę, czyli do króliczka Mony Eywood? Nie wiem w sumie, jak się wymawia to nazwisko. Książka, która te parę ładnych miesięcy temu, chyba pod koniec zeszłego roku, była totalnym hitem. Była wszędzie, co dość specyficzne nie przełożyło się to na wysokie oceny, bo chociażby w serwisie lubimy czytać. Ta książka ma ocenę 6,5 na 10, taką ma średnią ocenę, co nie jest, umówmy się, oceną powalającą. To znaczy na papierze 6,5 to jest no taka powiedzmy solidna ocena, natomiast w praktyce wiemy, jak działają średnie oceny czegoś. Jeżeli to schodzi poniżej siódemki, to zazwyczaj oznacza, że to jest książka, z którą coś jest nie tak. I szczerze mówiąc, po skończeniu tej książki absolutnie mnie nie dziwią te oceny, bo mam do czynienia z książką... E, której jedne osoby będą no, wystawiały dziesiątki, szóstki maksymalne oceny, a drugie e, totalnie najniższe tak bardzo specyficzna jest to książka e, mi jest zdecydowanie bliżej do tej pierwszej grupy, mi się bardzo podobała ta książka e, totalnie kupiłem tę taką narkotyczno oniryczno-psychodeliczną wizję, mimo że jest to jedna z tych książek, gdzie mam wrażenie moja interpretacja jest dość płaska i chyba nie aż tak dużo zrozumiałem, a przed nagraniem tego fragmentu nie chciałem sobie czytać jakichś interpretacji. O swoich powiem za chwilę. Problem tej książki wydaje mi się też trochę taki, że ciężko o niej jest mówić bezspoilerowo. Bo to, co jest nie najważniejsze, zawiera się właśnie w spoilerach. Fabularnie, Boże, zapomniałem jak główna bohaterka ma na imię. Na S. Nie Sara. Samanta. Co ja robię? W ogóle jest to... Samantha dokładnie. Samanta jest, jak tu jest znaczy napisane w opisie, jest outsiderką. To jest kobieta, która studiuje... Nie wiem, czy konkretna nazwa studiów padła. Studiuje coś, co jest związane z pisaniem po prostu. Co myślę, że w kontekście interpretacji jest kluczowe. To jest samotniczka. Raczej niespecjalnie lubi ludzi, przynajmniej na pozór. Specjalnie łaknie atencji na pozór, też mi się tak wydaje. Um, I chodzi sobie na te studia, coś tam robi. Natomiast to, co jest, wydaje się, znaczy nie wydaje się, co po prostu jest najważniejsze dla tej książki, to są tytułowe króliczki. E, króliczki to, so, to jest taka grupa e, na tychże studiach, grupa dziewczyn, które są bardzo specyficzne. E, po pierwsze, one się ubierają tak bardzo, właśnie nie kobieco, tylko dziewczęco, wiecie? Jakieś jasne, różowe sukienki pięknie zrobione włosy, przesadzone y, makijaże, są z tego, co kojarzę z y, bogatych domów i wydają się być takie właśnie bardzo słodkie, cukierkowe, takie węże jak postaci z jakiejś bajki. Mówią do siebie y, per króliczku, no, no, no wydaje się, że nie zachowują się jak ludzie, tacy normalni z krwi i kości, jak takie ja trochę lalki Barbie, to jest chyba najlepsze porównanie, tylko może jeszcze bardziej przerysowane. Y, no i też jakby ten kontrast jest wyczuwalny dużo bardziej, no bo one jednak są na wyższej uczelni, a nie w Magicznym świecie, gdzieś tam. I nasza bohaterka nimi gardzi dość otwarcie, aż pewnego dnia dostaje zaproszenie do. żeby nie popieprzył tej nazwy, bo ona jest dość specyficzna. Sprośny salon to był, chyba? Czyli tej takiej grupy, takiego miejsca, gdzie spotykają się króliczki i coś tam robią. I właśnie tutaj pojawia się problem, bo no kluczowe jest to, co robią, a tego raczej. No, nie mogę powiedzieć, bo to jest ogromny spoiler. I też myślę, że jakbym tak powiedział to na sucho, to byście pomyśleli sobie, że jestem jakimś debilem albo kłamie po prostu. Bo jest to totalnie absurdalna rzecz. Gdybym miał powiedzieć, co to jest gatunkowo, to jest po pierwsze, myślę, Dark Academia. Myślę, że to tak można kwalifikować. Po drugie, jest to trochę taki pastisz, może nawet może satyra na środowisko akademickie. I ma to też taki posmak, właśnie takiego bardzo psychodelicznego. Onirycznego horroru, gdzie wiecie, granica między tym, co jest prawdą, co jest jakimś tam wymysłem, wytworem wyobraźni, personifikacją czegoś, kto jest prawdziwy, kto nie jest prawdziwy, jest totalnie zatarta. Ja w ogóle mam taką teorię, nie wchodząc głęboko w spoiler, że duża część postaci w tej książce nie istnieje, tylko jest jakąś personifikacją czegoś w głowie głównej bohaterki. Ehm, jak mówię, początek, tak powiedziałbym pierwsze 45-50%. To się trochę czyta jak taki dziwny horror, to znaczy ja w ogóle na samym początku miałem wrażenie od momentu, w którym nasza bohaterka dostała to zaproszenie od tych dziewczyn, że one ją po prostu tam pociechają, pokroją i zjedzą, bo tak to się trochę czyta. Jest takie jakieś podskórne napięcie. Myślę, że ten kontrast jest taki bardzo niepokojący, że macie z jednej strony taką właśnie wycofaną, wydaje się poważną, spokojną kobietę yy, i, i postacie, które wydają się wręcz nieludzkie. Jak macie taki kontrast, to zwykle wam się pojawia w głowie myśl, że no dobra, coś jest z nimi nie tak. One coś ukrywają. I tak trochę jest. Gdybym miał powiedzieć przede wszystkim, o czym jest ta książka, moim zdaniem, to o tworzeniu. Eee, o, o tym, co to znaczy tworzyć, o kontroli, jaką e, twórca ma nad swoim dziełem, o jakiejś takiej niewypowiedzianej rywalizacji, zazdrości. Eee, mam skojarzenie z pewnym klasycznym dziełem gotyckim, wiecie, gotycki, gotycko-horrorowym, ale nie chciałbym podać tytułu, no bo to, to mogłoby was naprowadzić o to, na to, co się tutaj mniej więcej dzieje. Um, Powiedziałbym, że na poziomie y, głównej bohaterki, to znaczy tego, co z jej y, postaci można wyciągnąć, to to jest też, mam wrażenie, w dużym, książku, w dużym stopniu książka o potrzebie akceptacji, o jakiejś takiej potrzebie doceniania tego, co, co się robi. Myślę, że o samotności też w dużym stopniu. Ale też myślę, że na jakimś tam poziomie można odczytywać tę książkę jako taką krytykę, ukazanie w krzywym zwierciadle tych takich klasycznych wyobrażeń na temat męskości i kobiecości, jakichś takich oczekiwań, które społeczeństwo ma względem danych płci. I mam wrażenie, że dużo pominąłem, ale to jest plus tej książki. To znaczy, myślę, że jeżeli komuś się będzie chciało, to to jest książka, w której można grzebać bardzo długo i wyciągać bardzo dużo. No, tylko właśnie. Tutaj pojawia się ten bardzo, bardzo specyficzny element, który zdeterminuje, myślę, wasz odbiór tej powieści. Bo dla jednych mam wrażenie, ta książka będzie takim właśnie bardzo dziwnym, fascynującym, onirycznym doświadczeniem. Nawet nie na takim poziomie, że wiecie, potrzebujecie, odczujecie potrzebę takiego dogłębnego zrozumienia tematu, ale myślę, że to jest taka książka, gdzie dużo osób zostanie porwanych przez klimat, który jest, no, z najwyższej półki. Ten, taką paranoję, dziwność, e, że zbiór tego wszystkiego, co nietypowe, przerysowane, dziwne, niezrozumiałe, Wam się spodoba i po prostu będziecie chcieli pójść w to dalej. Ja chciałem. Natomiast oczywiście będzie też druga grupa osób, która, myślę, uzna tę książkę za totalny bełkot. Książkę o niczym, jakieś takie dziwadło, przerost y, formy nad treścią, nudę. Szczególnie myślę o drugiej połowie, nie? można tak myśleć. E, I tak jak mówię, nie jestem w stanie tego wyrazić, nie mówiąc o tym, co się dzieje w tym sprośnym salonie, co robią króliczki. I czy to też jest metafora czegoś, czy to się dzieje naprawdę. Um, e, I dla mnie ta książka była na wielu poziomach fascynująca. I mi się bardzo podobała. Natomiast to jest ten typ dziwności, jakiejś takiej, właśnie paranoi, oniryzmu, który ze mną kliknął. I ja po prostu chciałem w tym dziwnym klimacie być przez te jakieś 300 stron. To też nie jest długa książka. E, powiedziałbym, że końcówka wydaje mi się troszeczkę. Troszeczkę mniej klimatyczna i nie aż taka dobra jak sam początek, yy, ale mam wrażenie, że tam już wchodzimy bardzo w ten tryb meta, metatekstu, a nie po prostu jakiejś takiej dziwnej, pseudo-horrorowo-satyrycznej konwencji. Yy, Na no jak macie bibliotekę, to możecie włożyć i sprawdzić, bo jeżeli oszczędzacie pieniądze i nie chcecie ryzykować, to myślę, że nie warto kupować, bo ta książka jest ogromnym ryzykiem. To jest taki rzut monetą. Yy, jednym spodoba się niesamowicie. Drodzy, się będą nawet zniesmaczeni. Z tego, co kojarzę w Polsce, chyba teraz jakoś wyszła w ogóle jeszcze jedna książka Młody Ejwot. Wszystko dobrze? Taka niebieska okładka z leżącą kobietą. Albo wyjdzie dopiero niedługo? Nie wiem. I chyba dam szansę, szczerze. Kusi mnie strasznie. Wydaje mi się, że na poziomie budowania klimatu to jest trochę dziwne porównanie, ale to jest taka książka, która mi się trochę kojarzyła z twórczością Marty Bian. Pod kątem językowym yy, i klimatu, i to akurat jest coś, co mi się zawsze w książkach Martybian podobało. Treść mi się zwykle nie podobała, ale klimat mi się podobał. Tutaj jest to coś zbliżonego, tylko jeszcze bardziej jest to podkręcone. Generalnie ciekawe doświadczenie. Mi się podobało, czy polecam, ciężko mi to tak jednoznacznie określić. Może krótko o dwóch książkach, o których już nagrałem osobne filmy. Yy, więc teraz przygody Aminy al-Sirafi, pierwszy tom trylogii. Piracko przygodowej, w którym to śledzimy tytułową bohaterkę, która po otrzymaniu propozycji nie do odrzucenia stara się zebrać swoją starą załogę, piracką, i odszukać pewną zaginioną dziewczynę. Książka lekka, książka przyjemna, książka dobrze napisana. Książka, którą raczej lepiej traktować jako po prostu przygodowa fantaza, nie powieść historyczną, bo uważam, że jako powieść historyczna ta książka nie działa. Zawieszenie niewiary. No, potrzebowałbym dużo większego <grafię> zawieszenia niewiary, żeby to zaakceptować jako powieść historyczną. Bohaterowie są całkiem w porządku. Amina jest trochę zbyt napalona, jak dla mnie. Amina wydaje się też trochę zbyt łagodna, jak na Piratkę z wieloletnim stażem. W ogóle pan Maciej Studencki zostawił komentarz pod recenzją moją tej książki. Zawsze wielka przyjemność. I odniosłbym się do jednego punktu. Tam pan Maciej napisał cztery. Jeden z nich to był yy, komentarz odnośnie tego, że powiedziałem, że Amina wydaje. Że nie wiem, czy powiedziałem tak dokładnie, ale kontekst był taki, że wydaje mi się, że Amina jest trochę niewiarygodna jako piratka ze względu na to, jak reaguje na rzeczy, które dzieją się wokół niej. Yy, no i pan Maciej napisał, yy, czy uważam, że jakby to, jak wiarygodną piratką jest Amina, mielibyśmy mierzyć np. krwiożerczością. I zwracam też uwagę, że często piraci Działający w małych grupach, yy, to byli bardziej tacy rabusie, którzy niekoniecznie nie, nie zabijali, tylko po prostu oszukiwali i odpływali. Eee, I nie chodziło mi o to, że amina za ogon tam powinna po prostu wszystkich wyżynać. Nie, nie wiem, czy też do końca taki był wydźwięk tego, co powiedziałem. Eee, chodzi mi o to, że uważam, że osoba, która zakładam kilkanaście lat. Zresztą w tej książce chyba mowa w ogóle, że jej dziadek ją tam wprowadzał w to, w to życie eee, na statku, ale. Uważam, że jak na osobę, która wiele lat spędziła na morzu, widziała pewnie wiele złych rzeczy, no i umówmy się, mimo tego, że działa w niewielkiej grupie, to pewnie też swoje złe rzeczy zrobiła. Nie oszukujmy się. To uważam, że zbyt personalnie jakoś tak podchodzi do tych złych wydarzeń, do przemocy miałem takie wrażenie, że odbiera to na zbyt dużym poziomie osobistym. Mój problem polegał na tym, ten zgrzyt, który odczuwałem, to jest to, że z jednej strony. Chakraborty chciała, tak mam wrażenie Przedstawić Aminę jako faktycznie tą taką cool piratkę Z wieloletnim stażem Która swoje widziała, swoje zrobiła Wiecie, generalnie legenda mórz A z drugiej strony chciała sprawić, żeby jednak ona była sympatyczna I miała dużo charyzmy A jakby pisanie piratów Jako sympatycznych gości To nie jest najłatwiejsza rzecz, umówmy się No nie wiem, chyba, że to jest taka konwencja Jak piraci z Karaibów, taka bardzo umowna jednak eee, Natomiast jeżeli chodzi o Cały kształt, to uważam, że bardzo porządna rozrywka w ramach rozrywki ta książka działała mi lepiej niż Devabad, mimo że uważam, że. No, może nie powiedziałbym, że pierwszy Tom Devabadu jest jakiś taki dużo lepszy, czy w ogóle lepszy od tej książki. E, chyba jednak uważam, że ta książka jest lepsza niż pierwszy Tom Devabadu. Natomiast jakbym brał Devabad jako całość i tę książkę, to Devabad jest moim zdaniem wyraźnie lepszy, aczkolwiek autorka ma jeszcze dwa tomy, żeby. E, no sprawić. Ta seria faktycznie będzie świetna. A uważam, że to nie jest jakieś bardzo trudne. Myślę, że kolejne to będą jednak lepsze. A nawet jakby były na tym poziomie, to ciągle bym uznał te trylogie za po prostu okej. Okay, serię, dobrą rozrywkę. Mm, skończyłem też Tron Tyrana i tym samym skończyłem Wielkie Płaszcze Sebastiana de Castel. Um, nie znoszę tej serii. Jest to albo najgorsza, albo jedna z absolutnie najgorszych serii, jakie czytałem w życiu. Naiwna, e, nieskładna, ma dobre sceny akcji. To, to oddam. Um, Pełna zbyło okoliczności, deu z ex machin, e, bohaterów, których nie znoszę, e, fatalny romans, meandrująca fabuła, niepotrzebne wątki poboczne, które rozmywają wątek główny. Praktycznie nic mi się w tych książkach nie podobało. Um, e, także ja definitywnie Sebastiana de Castel ze swojej listy autorów, których książki potencjalnie mógłbym kiedyś tam przeczytać, e, wykreślam. Myślę, że już nigdy nic w życiu. No nie wiem, co by się musiał stać, żebym cokolwiek przeczytał jeszcze od Sebastiana. De Castel, dodatkowo mogę jeszcze tutaj wspomnieć o książce Project Hail Mary, e, czyli książce Andy'ego jednej z najprzyjemniejszych książek ostatnich lat, na pewno najprzyjemniejsza książka tego roku. Nie najlepsza, ale bawiłem się cudnie. To jest tak urocza, budująca historia o pierwszym kontakcie, o ratowaniu świata, o tym, że nie należy się poddawać, o nauce. Mimo że jest powolna, e, to jest niesamowicie angażująca, ma bardzo dobry finał. E, Świetne pierwsze 40%, potem być może ktoś mógłby uznać, że trochę za mało się dzieje, żeby go to zaangażowało. Natomiast, kurde, jeżeli lubicie science fiction albo na przykład chcecie zacząć czytać science fiction, to ciężko mi sobie wyobrazić e, lepszą książkę na start. Nie mówiąc tam o jakichś powiedzmy przygodowych space operach, tylko faktycznie takim e, konkretnym, aczkolwiek lekkim i rozrywkowym science fiction. Dobrze, e, teraz książki, na które polowałem już od długiego czasu. E, i gdyby nie mój widz, to pewnie ciągle bym ich na oczy nie zobaczył, może nigdy w ogóle bym ich nie dostał. Znaczy, pewnie przesadzam, ale no kto wie, e, więc muszę podziękować. Dzięki wielkie, Bartek, że mi te książki pożyczyłeś. Bardzo doceniam. Dziękuję. E, to jest trylogia Trona Timothy'ego Zana, a więc trylogia dziejąca się w świecie gwiezdnych wojen. E, to są legendy, to są już historie niekanoniczne, od kiedy wyszedł siódmy epizod bodajże. Natomiast równocześnie są to książki, które bardzo często są określane jako najlepsze książkowe pozycje ze świata Gwiezdnych Wojen. Ja przeczytałem na razie tylko pierwszy tom, czyli Dziedzica Imperium. Mówi się też o innych książkach jako o tych najlepszych. Trylogia Beyna jest często wymieniana z tego co się orientowałem, Cienie Imperium chyba też i a ja, Jedi, aczkolwiek wydaje mi się, że te książki jednak wymieniane są najczęściej to jest historia, która kontynuuje losy głównych bohaterów oryginalnej trylogii, a więc Luka, Lei, Han Solo, Chewbacca, Lando i tak dalej. Zaznaczę, że będą spoilery z oryginalnej trylogii, którą darzę miłością ogromną. Oryginalna trylogia Gwiezdnych Wojen to jest kwintesencja mojego dzieciństwa. Ciężko byłoby mi jej nie kochać. Natomiast też wiem, że nie wszyscy te filmy widzieli. Sam znam parę osób. Natomiast no, ciężko mi, wiecie, mówić o filmowej serii, która ma, no ile, 40-40 parę lat i martwić o spoilery. Hmm. O co chodzi, fabularnie? W fabularnie chodzi o to, że Imperium nigdy nie ginie. Hmm. Tom pierwszy rozpoczyna się jakieś 5 lat hmm, po zakończeniu powrotu Jedi. No i jest mniej więcej tak, jak powiedziałem. Hmm, pojawia się nowy dowódca hmm, Imperium, którym jest Admirał Tron. Niebiesko skóry. Yy, on się pojawił chyba w Asoce w serialu. Yy, który chce znowu doprowadzić yy, Imperium na szczyt. Aby tego dokonać, odnajduje on yy, dość specyficznego mistrza Jedi, którego chce przeciągnąć na swoją stronę. Yy, te, ten mistrz ma bardzo specyficzne nazwisko. Gbaof, yy, coś takiego zakładam. Jest trochę świrnięty. W międzyczasie Luke zaczyna trenować Leje w sztukach mocy. Leje jest wciąż z Hanem, no i oczywiście ma swoje zobowiązania polityczne, próbuje ustabilizować sytuację w galaktyce. I co? Jest to książka. Znaczy inaczej, ja, mimo tego, że dużo osób mówiło, że to są najlepsze książki ze świata gwieźdznych wojen, no nie spodziewałem się arcydzieła. Spodziewałem się, czy liczyłem na przyjemną rozrywkę? No, i w sumie to dostałem. To nie są jakieś wybitnie dobre książki, znaczy pierwszą przynajmniej, ale jest całkiem przyjemną historią, bardzo dynamiczną, mocno akcyjną, która faktycznie ma takie, mam wrażenie, trochę filmowe zacięcie. To znaczy, to jak się wątki łączą, rozchodzą, jak między tymi wątkami przeskakujemy, to wszystko jest prowadzone w taki sposób, że faktycznie ma się to wrażenie obcowania znowu z gwiezdnymi wojnami. A co jak co, Dimotizan czuje klimat Gwiezdnych Wojen. Nawiązań oczywiście do oryginalnej trylogii, jest tutaj masa, więc ja bym polecił przynajmniej te pierwsze trzy filmy obejrzeć. Pewnie prequele też wypadałoby znać. Chociaż w sumie to jest seria, która wychodziła na początku lat 90. Czyli prequeli wtedy jeszcze nie było. Mroczne Widmo to jest 90., chyba 9. albo 8. Końcówka lat 90. Mm. Trochę ciężko jest mi ocenić, czy autorowi udało się oddać tego ducha e, bohaterów. To znaczy, czy faktycznie ma się wrażenie, że się obcuje z tymi samymi bohaterami, których oglądaliśmy na ekranie, te, no kiedy oglądaliśmy ich, prawda, w oryginalnej trylogii. E, wydaje mi się, że Luke udał się całkiem nieźle z tymi swoimi wątpliwościami, rozterkami, ogólną niepewnością. E, Han nie wydaje mi się tak cool jak w filmach, ale no ciężko dorównać Harrisonowi Fordowi tutaj, mam wrażenie. Leia i Lando wyszli w porządku. Eee, roboty wyszły w porządku. Eee, problem jest taki, że trochę brakuje mi tak wyrazistego antagonisty jak Vader czy jak imperator Palpatine. To znaczy, tron jest spoko. Eee, on działa, ale na moim zdaniem nie ma podjazdu do, do tamtych. Dwóch panów, też w sumie ciężko mieć. To jedni z najbardziej no, ikonicznych antagonistów w historii kina. Yy, to jest naprawdę porządna przygodówka. Arcydzieła bym się nie spodziewał, ale też ciężko mi jest sobie wyobrazić, że dużo osób, które nie znają Gwiezdnych Wojen, próbowałyby się za to zabrać. Wydaje mi się, że jeżeli Gwiezdne Wojny znacie i lubicie, i macie okazję tę książkę przeczytać, to będziecie się bawić dobrze. Jak już powiedziałem, mam wrażenie, że Timothy Zan czuje to uniwersum jest w tym to takie delikatne uczucie przygody, gdzieś dziejące się tam gdzieś dawno dawno temu w odległej galaktyce. Równocześnie mam takie wrażenie, że czuć mocno, że to jest na razie dopiero wstęp. Więc spodziewałbym się, że dwa kolejne to będą lepsze. To są tylko moje przewidywania, oczywiście, może być zupełnie. Inaczej. I ja, jak już powiedziałem, dostałem mniej więcej to czego się spodziewałem. Przyjemną rozrywkę, mi to wystarczyło. I. Taka myśl, która pewnie może się pojawić komuś w głowie. Czy chciałbym, żeby to był, no nie wiem, kanoniczny epizod siódmy? Akurat w sumie epizod siódmy, umówmy się, nie był najgorszy jeszcze. Był mniej więcej tym, czego Gwiezdne Wojny potrzebowały po tych, nie wiem, dwudziestu latach przerwy, jeżeli chodzi o kinowe produkcje, czyli był tym, co wszyscy znali i kojarzyli. Myślę, że bym chciał. Równocześnie mam takie wrażenie, że to jest historia, która lepiej by się sprawdziła jako Mm, no nie wiem, animowany serial e, niż produkcja aktorska. Takie jakieś mam wrażenia. E, momentami mam wrażenie, że dam 5 działało tak sobie, mimo że coś się działo. E, to prezentacja była tego taka, że nie czułem jakiegoś dużego napięcia. E, I zastanawiałem się nad tłumaczeniem. To znaczy, to tłumaczył to konkretne wydanie tłumaczył Marcin Mordka. I czasami mam wrażenie, że dialogi są nieco syntetyczne. Takie jakby teatralne. Nie wiem, kto tłumaczył, yy, bo to nie jest pierwsze wydanie. Nie wiem, jakie było pierwotne tłumaczenie. To nie jest tak, że to mnie jakoś odrzuca, aczkolwiek miałem po prostu takie wrażenie, że czasami bohaterowie mówili delikatnie, sztucznie. Nic, co by wywoływało jakiś grymas na mojej twarzy, ale jednak to odnotowywałem. Tym niemniej, solidny start. Mam nadzieję, że kolejne to będą jednak lepsze. Yy, ale jest naprawdę w porządku. Dwie ostatnie książki, e, o obu krótko, bo o jednej film na kanale już jest, a o drugiej film na kanale będzie. Zacznijmy od tej, która na kanale już jest. E, w czerwcu skończyłem serię Niby Nocy. J.A. Kristofa przeczytałem tom trzeci, świt, który jest bardzo słaby. E, jest to książka, która gubi fabułę totalnie, przez większość czasu kompletnie się nie skupiamy na tym, co było ważne przez dwie książki, tylko skupiamy się na jakimś takim dziwnym, niezręcznym romansie między Miją no i nie powiem kim, żeby nie spoilerować. Książka totalnie przegadana i chciałem powiedzieć przeruchana, bo scen seksu jest tutaj sporo. Książka o niczym, książka, gdzie udało się tak naprawdę tylko pierwsze kilkadziesiąt stron na samym początku. I wiecie, to co boli najbardziej, bo nie będę się rozgadywał, nagrałem film o tej książce, to jest to, że, no jakby można w serii mieć słabą książkę, no nie? Można mieć całkiem niezłą serię, której po prostu ostatni to mnie wychodzi, ale jakby koniec końców ciągle w stosunku do całej serii masz dobre e, nastawienie, myślę, że nie pozytywnie. No, a to jest książka, która mi totalnie zepsuła tę serię. Nie znoszę mi, uważam, że nie może mnie się popsuła jako bohaterka, zrobiła się nie do zniesienia. Niemalże ma się takie wrażenie, jakby Krzysztof się literacko cofnął w rozwoju. I totalnie stracił umiar, stracił to wyczucie, do którego momentu jakiś zabieg fawularny jest cool, jest ciekawy, jest epicki, a w którym momencie przestaje taki być i robi się po prostu totalnie przesadzony i może nawet śmieszny. Eee, no co, no liczę, że jest to coś, co Krzysztof ma już za sobą, bo pierwszy tom Wampirzego Cesarstwa, czyli no właśnie Wampirze Cesarstwa, podobał mi się bardzo. Mam nadzieję, że tom drugi ten poziom utrzyma. No bo jeżeli tom drugi okaże się być na podobnym poziomie, co tom drugi niby nocy, czyli grobie, to zacznę się martwić poważnie. Niby noc zaczynała się dobrze, potem robiło się średnio, a skończyło się słabo. Niestety. No i ostatnia książka. Eee, czytałem ją przez długi czas, odstawiałem na bok. Zaczynałem ją chyba za trzy albo cztery razy. E, ale niemalże jak w przypadku Duny, którą też pierwotnie porzuciłem, kiedy w końcu usiadłem i ją skończyłem, no to stwierdzam, że było warto. Skończyłem na południe od Brazos dla Rego i mogę powiedzieć tak. E, do tej pory, jeżeli zapytalibyście się mnie o moje ulubione książki, to jednym tchem wymieniłbym trzy tytuły: czyli Stola Samotności, Grona Gniewu i Nędzników. Teraz prawdopodobnie jednym tchem wymienię cztery tytuły. E, jest to jedna z absolutnie najlepszych książek, jakie czytałem w swoim życiu. E, Jedna z najlepiej opisanych, jedna z najlepiej opisanych grup bohaterów. Autentycznie każdy się wydaje być po prostu żywą, funkcjonującą, prawdziwą osobą. To jest historia o, o tym, jak grupka bohaterów postanawia wyruszyć z bydłem z Teksasu do Montany, po drodze przeżywając różne, mniej lub bardziej przyjemne rzeczy. Fantastycznie nakreślone relacje, jedna z najciekawszych relacji przyjacielskich. O jakich czytałem kiedykolwiek. Świetny język, fantastycznie tę książkę czyta. Eee, oczywiście to jest też dużo zasługa tłumaczenia, natomiast McMartre i Miasz takiego w tym swoim stylu, że nawet kiedy opisywał coś totalnie nieistotnego, to czytałeś to świetnie. Bo ten początek książki jest taki, że obserwujemy gorący wieczór, czyli na przykład świnie walczą o jedzenie, jeden z głównych bohaterów siedzi i nic nie robi, i to się fantastycznie czyta. Ta książka jest w wielu momentach niesamowicie bolesna. Jest generalnie dość powolna. Um. I w dużym stopniu opiera się na relacjach. Jest zaskakująco wielowątkowa. Nie spodziewałem się jeszcze, że aż tyle dodatkowych postaci tutaj będzie wprowadzonych, a jest ich naprawdę dużo. No, słowa nie oddadzą tego, jak czułem się, kiedy skończyłem tę książkę. A jeżeli już by mogły to oddać, to raczej nie chciałbym, żeby one były zawarte w takiej krótkiej, no nie, dwu-, minutowej wypowiedzi w podsumowaniu. Więc na pewno będzie osobny film. Pewnie jakoś w lipcu, w pierwszej połowie. Muszę tę książkę przetra przetrawić jeszcze. Um, yy, no i cieszę się w sumie, że mam jeszcze inne yy, książki z tej serii, kontynuacje, prequel. Nie zakładam, że one będą na tym samym poziomie, ale nie obchodzi mnie to po takiej książce, no nie mógłbym sobie odpuścić. Będę czytał oczywiście dalej. Polecam każdemu, czytajcie. Na południe od razu naprawdę warto. No, yy, więc to by było na tyle. To są wszystkie książki, o których chciałem powiedzieć w tym podsumowaniu. Także dziękuję każdemu. Co dotrwa do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.